rozpoczynamy pierwszą podróż z naszym małym synkiem. W foteliku raczej za długo nam tutaj nie wysiedzi. W sumie destynacji ostatecznej jeszcze nie mamy ustalonej. Ja już mam dość. Emocje sięgają zenitu, powiem wam. Obiecuję, że pokażę ci. Siemanko, ja jestem Hubert i witam was na zdrowym zoncie. Właśnie rozpoczynamy nową podróż. Jak widzicie, w tle jest autko, przyczepa zapięta i rozpoczynamy pierwszą podróż z naszym małym synkiem. Pierwsza taka podróż z przyczepą, bo już byliśmy w Gdańsku. Kto nie widział, ten może zajrzeć sobie na nasze poprzednie filmy, gdzie pojechaliśmy po prostu samochodem do mieszkania, które wynajęliśmy, a tym razem urlop rozpoczynamy dziś. I jedziemy nad polskie morze tym oto pięknym domem na kołach. No i słuchajcie, pierwsza przerwa. Przejechaliśmy około 170-180 kilometrów. Rozmawialiśmy przed chwilą o wkładce do fotelika i kilogramy, dlatego mi w głowie. Mamy godzinę 11:20. Wyjechaliśmy około 9:30, czyli 2 godziny jazdy za nami. No ale młody właśnie się obudził. Troszkę musimy zrobić przerwę, no i właśnie tak będzie przebiegała ta podróż, trochę przerw, trochę czegoś. Ciekawi jesteśmy, na którą godzinę uda się dojechać. Ja liczę, że do 18, Zuzia mówi, że do 17. W międzyczasie będą jakieś karmienia, przebiórki. Mikołaj ma teraz taki okres, gdzie dużo leży na brzuchu, ćwiczy, podciąga kurczy nóżki, tak podciąga pod brzuszek i tak dalej. Śmiejemy się, że lata, bo tak jak na spadochronie, ręce... Ej, bledka! Ręce do góry, nogi do góry i na brzuchu tak sobie leci. I w foteliku raczej za długo nam tutaj nie wysiedzi, więc będziemy musieli robić tego typu przerwy, żeby troszkę sobie poćwiczył, potrenował i się nie denerwował, więc zabieram go i idę do przyczepy. A my zatrzymaliśmy się na mopie oczywiście, no bo gdzie można inaczej, jadąc autostradą. Jesteśmy jeszcze na bezpłatnym odcinku, oczywiście przed Toruniem, bo niestety nie udało się dojechać na tej pierwszej jakby turze do Torunia, ale no, idziemy się przejść teraz. Przebiórka była, bo młodzież, tak jak mówiłem, się troszkę załatwiła i spociła przy okazji, więc trzeba było zmienić odzież. Idziemy się przejść teraz z pieskiem, trochę rozprostować kości. Cyk. Troszkę odpoczniemy od fotelika i jedziemy dalej. Trzymajcie kciuki, żeby udało się dzisiaj dojechać nad to morze. Jak nie, to jakiś plan awaryjny. W sumie destynacji ostatecznej jeszcze nie mamy ustalonej. Najważniejsze, żeby dojechać do morza. Bałtyk. Nasz cel to Bałtyk. A dalej ogarniemy. Trochę wieje? Obiecuję, że pokażę ci, co piękne. Aktualizacja z podróży. U nas kolejny stop na mopie. I zatrzymujemy się tak mniej więcej co drugi, co trzeci mop, ponieważ młodzież się tam piekli trochę z tyłu w tym foteliku, nie ma ochoty tam siedzieć, więc no nie ma wyjścia, trzeba się zatrzymywać. A jak u was wyglądają podróże z takimi niemowlakami? W ogóle jeździcie z takimi małymi dzieciaczkami w taką no, dalszą podróż? Dla nas to jest dalsza, wiadomo, nie jest to wyjazd, kurczę, do Hiszpanii czy nad Morze Śródziemne, bo to będzie dwa razy tyle chociażby do Chorwacji, a tutaj kilkaset kilometrów, żeby przebyć z młodzieżą, która nie śpi, nie gada, nie śpiewa, nie gra w grę, tylko po prostu leży i wydaje dziwne dźwięki. To tak to wygląda właśnie, że trzeba się zatrzymać, wyprostować, ponosić. Dlatego właśnie idę wziąć małego i trochę ponosić tutaj po mopie, rozprostować się i jedziemy dalej. A u nas aktualizacja nagrywana telefonem. Zatrzymaliśmy się pierwszy raz w życiu na porcie Kopytkowo. Zjechaliśmy z autostrady na port Kopytkowo. Zaraz wam zrobię przebitkę, jak to wygląda z zewnątrz. Jeszcze nas tutaj nie było, ale kamera mi się przegrzała i muszę to nagrać telefonem. Teleportacja kwantowa. Słuchajcie, jesteśmy
w kolejnym miejscu, kolejny postój, już nasty z rzędu. Jesteśmy już około 30 km od celu, ale Mikołaj się właśnie obudził. Ostatnia aktualizacja była w porcie Kopytkowo. Od tamtego czasu Mikołaj sobie troszkę pospał. Bardzo troszkę. No godzinka nam tutaj jakaś minęła mniej więcej snu. Tutaj mamy mapę. 34 km, 40 minut. No ale musimy sobie stanąć, troszkę rozprostować kości i tak dalej, i tak dalej. No po prostu nie da się tak jechać na raz. Trwa to już tyle godzin, że hej. No ale nic, taka podróż, taka przygoda. Fajnie, że jesteście tutaj z nami. Dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobają nasze przygody. To dopiero początek tej wyprawy, wyprawy nad Morze Bałtyckie. Jedziemy sobie na nasze ulubione miejsce, na klif do Chłapowa. Z naszym Bobaskiem musimy przetestować sobie te podróże z przyczepą. A dalej co będzie, to zobaczymy. W Kopytkowie miałem wam pokazać jeszcze jedzenie, ale kamera mi się przegrzała, tak mi się przegrzała, że aż na wcześniejszej baterii nie chciała się odpalić. Teraz sobie zmieniłem baterię i okazuje się, że już jest git, ale ewidentnie GoPro Hero 10 ma tendencję do przegrzewania, jakbyście chcieli wiedzieć, także trzeba na to uważać. Jeszcze ja to mam w takiej ramce rozszerzającej z mikrofonem, więc tym bardziej ta puszka się nagrzewa. Dobra, my robimy sobie przerwę i widzimy się już na polu kempingowym, a którym to zobaczycie za chwilę. O, właśnie ma miejsce trening i prostowanie kości. Mikołaj, pospałeś sobie? W ogóle. No krótka drzemka była. Mogliśmy dojechać na miejsce, ale się nie udało, tak? No nic. W ostatnią godzinkę będziemy jechali dwie. Ja już mam dość. Gdzie jest pies w ogóle, Hubert? Na zewnątrz. Siku robisz. Aldi, ty chłop. No co? Co powiesz ciekawego? Że nie jestem. Masz małpkę? Powiem wam tylko, że obstawienie Zuzanny, że dotrzemy do 16, już legło w gruzach. Teraz ratujemy moje obstawienie na godzinę 18. Co generalnie raczej 17. Też się nie uda. Jest 17, chociaż wątpię, żebyśmy do 18 dojechali, ale nie ma to znaczenia. Fajnie, że w ogóle dojedziemy. Co memlesz? Jeszcze godzinkę trzeba przysiedzieć w foteliku. Ale muszę przyznać, że emocjonujący przejazd. Zuzanna jeszcze tam będąc z tyłu, mając Mikusia pod ręką, płaczącego, denerwującego się w tym foteliku, próbującego się podnieść, w oczekiwaniu, aż ja dojadę do kolejnego mopa albo parkingu czy stacji benzynowej, gdzie można się zatrzymać. To już w ogóle, ale emocje sięgają zenitu, powiem wam. No jednak myślałem sobie o tym, żeby ruszyć w trochę dalszą podróż, ale to by trwało ze 3 dni. A niestety jedziemy tylko na tydzień, więc nie mamy czasu na takie przeprawy. Trzeba na jeden dzień pokonać tą trasę. I to jest widok, o który walczyliśmy. Pole kempingowe, horyzont, zdrowy ząd na chorym rządzie. Dotarliśmy, słuchajcie, Aleja Lipowa. Jeśli dobrze myślę, to jest Aleja Lipowa. Aleja VIP jest opisane. Zaparkowani. Tym razem, żeby mieć tak trochę bardziej skrycie, bardziej prywatnie i tak dalej, wybraliśmy sobie tą parcelę taką pięknie tutaj w żywopłocie, przez który Bledka właśnie uciekła. I w takim miejscu sobie będziemy urzędować, a ja muszę psa zagonić. Bledka! Wracaj! Już! No, pies zagoniony i ja oczywiście podpinam przyczepę. Bledka, cofnij się! Udało nam się dojechać na 18.05, więc moje celowanie w 18 też się nie udało, ale byłem trochę bliżej. Jechaliśmy od 9.30, czyli w sumie prawie że 9 godzin. Bledka, wróć tutaj.
prawie 9 godzin. No i w sumie zaraz po rozstawianiu przyczepy i tak dalej to będzie już czas na karmienie i usypianie Mikołaja, więc ten dzień będziemy pomału kończyć. Ja jeszcze muszę się zameldować w rejestracji i tak to wygląda, słuchajcie. Połowa kempingu jest zajęta, większość miejsc jest zarezerwowanych i tak dalej. Ja się zdziwiłem, no ale w sumie już jest tak cieplutko, że hej. Dobra, wszystko podpięte. Jeszcze zostaje mi przedsionek do rozłożenia, ale tak jak mówiłem, muszę iść do recepcji. Ale chciałem wam pokazać. Tutaj jest odpływ kanalizacji. My niestety nie możemy się podpiąć, bo mamy przyczepę za daleko. I również tu w krzakach jest schowany kran. Kran jest tak ukryty, że myślałem, że już go nie ma. Normalnie szukałem, szukałem, znaleźć nie mogłem. Nie widać go, jest tak pięknie zarośnięty, że go nie widać. No, ale przyczepa podpięta, syn zdenerwowany. Zuzka jeszcze ogarnia jakieś tematy w przyczepie. Także zamiast kanalizacji my będziemy używać nasz zbiornik na tą szarą wodę. O, ale tu słoneczko fajnie świeci. Piękna sprawa być nad morzem. Już go widzieliśmy, tego naszego Bałtyka. I co? Może jeszcze się dzisiaj zobaczymy. A na ten moment kończę i idę do rodzinki. No właśnie postanowiłem, że jeszcze się do was na chwilę włączę. Poprosić o subskrypcję na tym kanale, ponieważ każda subskrypcja to 10 groszy na cele charytatywne. To po pierwsze primo. Po drugie primo, chciałbym wam podziękować za to, że byliście na tym filmie. Przebiegliście, przejechaliście z nami tą podróż od Tuszyna do Chłopowa. Kilkaset kilometrów w 8,5 godziny drogi. Masakra, jeszcze tak długo nigdzie nie jechałem. No ale cóż, Blecia, spokojnie, jestem tu przy tobie. I co chciałem powiedzieć, ta wyprawa będzie trwała trochę ponad tydzień, więc ja będę starał się publikować jak najczęściej te odcinki i w najbliższym czasie zobaczycie, jak przebiega nasz urlop z niemowlakiem w przyczepie. Jest godzina 19.30, Zuzia właśnie karmi Mikołaja, no za chwilę idzie spać, około godziny 20 przeważnie chodzi spać, więc my sobie będziemy tutaj na zewnątrz urzędować i go doglądać tutaj, czy nic się złego nie dzieje, i w ten oto sposób będziemy sobie spędzać dzisiejszy wieczór tutaj, rozkładając jeszcze prawdopodobnie ten przedsionek. A więc to zobaczycie, czy mi się udało już na kolejnym vlogu, więc zapraszam serdecznie na kolejny film i pozdro! No i jeszcze pokazałem wam na timelapsiku na tym filmie, że udało się. Bletka się niecierpliwi. Obozowisko prawie że rozbite. Jeszcze krzesła i stół sobie tutaj wstawię. Rozwinąłem przedłużacz, żebyśmy mieli prąd w tym miejscu. Ponieważ będziemy sobie tutaj siedzieć, na laptopie coś sobie obejrzymy. Jakiegoś YouTube'ka oczywiście, jakichś swoich ulubionych tutaj twórców internetowych będziemy sobie przeglądać. Plan jest taki, żeby nadmuchać w tym miejscu. Mam o, Zuzanna wróciła z żabki jeszcze z zakupów. Tutaj przed kempingiem jest żabka, co jest też niesamowitą sprawą. Mamy taki materac dwuosobowy, żeby sobie go nadmuchać tutaj, móc leżeć w tym przedsionku sobie i oglądać YouTube'ki. Także taki jest plan. Miłego dnia, wieczoru, czy cokolwiek dla was i do zobaczenia na kolejnym filmie. Hej!